powstanie nowa droga od trasy północnej aż do ronda na Zaciszu, na osiedlu Zacisze, która pozwoli wszystkim szybciej dostać się do drogi S3. Ona będzie się wpinała w obwodnicę zachodnią, że tak naprawdę będzie można od Zacisza dojechać do Sulechowa nową drogą docelowo. Ten etap to jest prawie 80 milionów złotych, 65 milionów udało się pozyskać z Polskiego Ładu. Wykonawcą jest firma Budimex, która wchodzi już na plac budowy. Pierwszy odcinek będzie miała zakończony do końca tego roku. Pozostałe, bo ponieważ będzie to wymagało wybudowania wiaduktu na linii kolejowej, która istnieje, będą zakończone do roku 2027. Dwa etapy, tak, faktycznie dwie umowy, można powiedzieć, podpisaliśmy. Jedną na 9 milionów 300 około. Jest to zadanie buduj, około kilometr drogi do wykonania, z odwodnieniem oczywiście. I to zadanie mamy do wykonania w tym roku. W zasadzie czekamy na przekazanie placu budowy i będziemy przystępować do prac. Natomiast drugie zadanie, które podpisaliśmy, troszkę większe, 47 milionów 900. Jest to zadanie projektuj buduj. Już bardziej skomplikowane, bym powiedział. Ponad 2 km, około 2,5 km nowej drogi w nowym śladzie. Z trudności, myślę, obieg kolejowy będzie takim dosyć trudnym zagadnieniem. No i z takiego naszego doświadczenia już tutaj zielonogórskiego, to na pewno sieci, które też napotkamy do przebudowy, mogą być pewną zagadką. Dzisiaj są dla nas pewną zagadką i to może być trudność, z którą pewno sobie poradzimy. Natomiast jakbym miał podać takie dwa trudne zagadnienia, to te.